Okej, okay, witam serdecznie. Dzisiaj pałac, a raczej jego ruiny. Oczywiście muszę dojść do nich jeszcze. A oto i one. Zanim do samego placu, jeszcze wejdę na stodoły. Wygląda jak stodoła. Czyżby kolejne? Tu mogły się znajdować koryta dla zwierząt. Chociaż do końca nie jestem pewien. Wydaje mi się, że mogło tak być. Tak jest, no. Możecie sami zwrócić uwagę. Tam jest pas, tam się udam za nas. Za chwilę. No ale teren jest duży. Okej, to się udajmy teraz do pałacu. Tylko może chwilę poczekam, aż tutaj trochę przystanie. Bo pada niemiłosiernie. No, rozpadało się. Jak na złość. Czy ja wejdę tam do środka? Tutaj zarośnięte. Spróbujemy tamtędy. Ogólnie ludzie jeszcze mieszkają. Spróbujemy tędy się dostać do pałacu. Wszystko pora zaraz stanę. A co tutaj? Zima? O, no ja trafiłem. Jeszcze. Tam widzimy stare mury. Coś mi się wydaje, że do środka to ja nie wejdę. Może tędy?
pewno cegła się tu wala. No dobra, to jakoś się udało. Przez boczne wejście. A nie przez główne. No tutaj też było wejście. No i trudno. I jakby co dalej z tobą? Zastanawiam się, wyżej nie wejdę. Tak? No to nie wiem. Trzeba wrócić. Ten pałac został zbudowany na początku XVII wieku. Budowla powstała na planie prostokąta. Kryta była dachami dwuspadowymi. No i ten był czworoboczny, dwutraktowy, z wysokimi podwójnymi szczytami. Jego późnorenesansowy charakter zatarły przebudowy z XVIII i XIX wieku. Zachowało się sklepienie kolebkowe w sieni wejściowej oraz poza portal ze starą tarczą, chociaż tej tarczy nie widziałem. Pałac został zniszczony w 1945 roku. A my spróbujemy dostać się właśnie tam, wyżej. Tylko pytanie, którędy? Tu nie ma przejścia, tam nie ma przejścia. Niedobrze. Chwila bosny, powiem. Nie chcę się znowu przyciskać. Jakby tędy spróbował. Jakieś szanse są? O kurde. Jestem na pierwszym piętrze. I pełno tu gruzu i wszystkiego. No nie ma co tu specjalnie oglądać. Dobra, weź wsiada. Teraz weź zejdź. Zewnątrz prezentuje się znacznie lepiej. Także na dzisiaj tyle. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka. Na razie, cześć.
Tutaj podszedłem. Jest ten portal. Nie wiem, czy to widać. 1613. Ten portal. Tutaj jeszcze herb, a znaczy rzeźbienia, parapety. I tu moment, gdzie to ja widziałem to zejście. Tutaj. Gram. Nie wiem, nie chcę tam schodzić, bo mogę nie wyjść później. No, to jeszcze to chciałem pokazać. Tamte mury. Pokazywałem jeszcze z daleka. Ruiny ruinami, ale tutaj jeszcze wiesz, że coś jest. Wcześniej nie zauważyłem tego. To nie były mury obronne. Więc co to było? Może nie tędy, a tędy. Przez liczynę, na rzębinę. Dawaj. Wiecie na co mi to wygląda? Jakiś budynek gospodarczy. Tu patrz, tak? Oj. Tu. Jakby... Może chlewnia, albo coś. W tym stylu. I tutaj jest koryto. Co to jest w ogóle? Śmieciarze. Może coś jeszcze? Nie, tam już jest tylko park. Tutaj w ogóle numery wybite na cegłach. N18 łamane na S, łamane na 4. Stare pręty zbrojeniowe. Raczej nie pręty, tylko no, wiadomo o co chodzi. Dobra, jeszcze zrobię parę fotek. No to zaskoczyło mnie, że taki budyneczek znajdę. Bo ogólnie to miałem już zamiar jechać gdzie indziej. Wejdę w kamerę. Ach. Fajnie. Musimy gdzie indziej jechać. A to taki budynek gospodarczy. Często gęsto się właśnie nie zauważy takich rzeczy. Dopiero na drugi rzut oka się to zabrzmiało. No dobra, ale teraz to już naprawdę koniec na dzisiaj. Pada cały czas. No rozpadało się. Niefajnie. Niefajnie, bo w takich ruinach jednak leje na głowę. Ciężko cokolwiek uchwycić na kamerze.
Ale dzięki za oglądanie. I do następnego razu. Na razie, cześć.